Potestujemy mikrofony dzisiaj, także odpakujmy, działajmy, nie przedłużajmy. Wygląda na to, że dzisiaj będziemy zajmować się mikrofonami marki Sontronics. Cześć, z tej strony Macio z Nebula Studio. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli niebywałą okazję porównać kilka mikrofonów wstęgowych. Osobiście mój ulubiony rodzaj mikrofon. Niedawno otrzymałem tajemniczą paczkę z mikrofonami, nie wiedziałem dokładnie, co tam znajduje się w środku. Ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem kilka mikrofonów wstęgowych marki Sontronics. Dostaliśmy do testu dwa rodzaje mikrofonów. Jeden to jest stereofoniczny Apollo 2 w układzie Bloomline, czyli mikrofony ustawione pod kątem 90 stopni względem siebie. Właściwie nie mikrofony, tylko membrany, bo to jest w obudowie jednego mikrofonu, z którego wychodzi taka złączka i tam są dwa XLR-y, także możemy sobie to podłączyć do dwóch kanałów. Natomiast drugiego mikrofonu dostaliśmy dwie sztuki, jest to Delta 2 i postanowiłem również nagrać w układzie Bloomline'owy, nasze bębny. Nie byłbym sobą, gdyby również nie wyciągnął naszych studyjnych mikrofonów, klasyków w postaci Colsa czy Royera 121. No i stestowałem dla was, żebyście wy nie musieli. Podłączę sobie te mikrofoniki, nagramy trochę perkusji, nagramy trochę gitary akustycznej, no i zobaczymy, jak brzmią. Stołeczku, prośba, rozłożyłbyś tylko centralka, werbelek i hi-hacik? Po co? Chodź, pomogę ci. Chwilę pomyślałem i po prostu podstawimy sobie inne wstęgi, które mamy w studiu, może nie wszystkie, bo mamy ich kilka, ale podstawimy Royera, podstawimy Colsa i porównamy te mikrofony do Sontronicsów. Szybki protip dla bębniarzy, którzy chcą zaoszczędzić trochę pieniędzy. Takie żelki polecam, tym bardziej, że są od razu pocięte w idealne rozmiary do tłumienia. Ale to tylko w święta można takie kupić chyba. W zależności od tego, jakie są święta, to one się zmieniają. Model znicze, model święte Mikołajek. Ostatnio miałem właśnie kurczaki jajeczka, ale były dosyć duże i trzeba było ciąć. That's what she said. Będziemy używać zestawu mieszanego, hybrydowego. Hyman, Tama Superstar i Hi-Hat Bison. Extra Dry 16. Dobra. Bierzmy mikrofony. Dobra, bierzemy jednego Colsa i bierzemy Royer. Plan działania. Nagramy sobie bębny i nagramy sobie gitarę akustyczną. Myślę, że to nam dużo pokaże, jak te mikrofony brzmią, jak się między sobą różnią. A ponieważ jeden z mikrofonów Sontronicsa jest fabrycznie mikrofonem stereofonicznym w Bloomline, no to zrobimy taki układ również na Colsach i na Royerze. Także będziemy mieli porównanie kilku różnych technik, kilku różnych źródeł. Zróbmy to. Kabelki teraz. Dobra, mikrofony podłączone, okablowane. Idziemy do reżyserki ustawić sesję. Mamy zrobioną sesję, proszę bardzo, cyk, cyk, cyk. Dobra, gainy ustawione, używamy preampów SoundSculpt czy ogniwo podobnych. Pograjmy chwilę na perkusji i porównajmy sobie brzmienie. Dobrze, teraz gitara akustyczna, ustawimy sobie po jednym mikrofonie. Ja przesunę się z krzesełkiem trochę dalej, ponieważ nie zależy nam, żeby bardzo kierunkowy sygnał zbierać z bardzo bliska. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli byśmy mieli bardzo blisko mikrofon naszej gitary akustycznej, to większość różnic w brzmieniu wynikałaby właśnie z
tego, że mikrofony stoją w delikatnie innym miejscu, bo nie jestem w stanie fizycznie w jednym miejscu wszystkich czterech mikrofonów ustawić. Dlatego odsuniemy się troszeczkę z gitarą akustyczną, dzięki czemu bardziej będziemy zbierać ambient, natomiast samą charakterystykę mikrofonów będziemy mogli śmiało sobie porównać i wysłyszeć. Pamiętajcie, żeby słuchać materiału na dobrej jakości słuchawkach i każdy oczywiście może sobie wyciągnąć wnioski samodzielnie. Jeżeli miałbym wybrać jedną parę mikrofonów, no to wybrałbym Colsy jednak. One mają najbardziej taki zrównoważony, naturalny sound z taką przyjemną górką, dostateczną ilością body, z dostateczną ilością tej takiej niskiej średnicy i dołu. Natomiast co mnie zaskoczyło, to w porównaniu do Soundtronicsów Royery wypadają tak trochę mało imponująco. Oczywiście nie potrzebujemy zawsze takiej ilości dołu jak na Apollo 2. Tutaj bardzo blisko siebie pracują mikrofony Delta 2 oraz Royer. Kurczę, no ta taka górna średnica, która mnie zawsze w Royerach jakoś tak denerwowała, ona jest tym bardziej słyszalna, jeżeli właśnie przeskakujemy sobie pomiędzy soundami tych innych mikrofonów od Soundtronicsa czy Colsy. Jeżeli miałbym zrobić ranking z tych czterech mikrofonów, no to najpierw byłaby to para Colsów, później byłoby Apollo 2, później Royery, a później Delta. Natomiast ta końcówka Delta czy Royer to jest już kwestia zastosowania, szczerze mówiąc. Myślę, że w niektórych instancjach wybrałbym Deltę, a w niektórych instancjach wybrałbym Royera. Natomiast bardzo jestem pozytywnie zaskoczony tą stereofoniczną konstrukcją w postaci Apollo 2. Generalnie bardzo mi się mikrofony podobają i może by zostały. Osobiście, jeżeli nie miałbym hajsu na Royera, śmiało szedłbym w Deltę i na pewno niczego wam nie będzie brakować w tym mikrofonie. Natomiast jeżeli chodzi o Apollo 2, no to jest konstrukcja już stereofoniczna. Oczywiście można używać tylko jednego kanału, natomiast będzie to troszeczkę no takie nieporęczne momentami, w związku z czym, jeżeli jesteście pewni, że chcecie używać Bloomline'a bardzo często, za każdym razem na przykład chcecie sobie stawiać przy rumach, czy bębnach, czy przy nagraniach, nie wiem, smyków, na przykład jakichś kwartetów, inwestujcie w ten mikrofon, a jeżeli nie, no to polecałbym jednak dwa mikrofony mono, które zawsze można w Bloomline'ie ustawić. Oczywiście nie możemy nie wystawić oceny. Wystawiam ocenę 4,5 w 5-stopniowej skali stołeczka. Bardzo wysokiej klasy mikrofon, bardzo przyjemnie brzmiący zarówno Apollo 2, jak i Delta, także śmiało polecam. No i co, nie przedłużam, z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle, zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Jest pewna ciekawostka związana z tymi mikrofonami. Pamiętacie, że wielokrotnie powtarzałem wam, że nigdy nie dajemy Fantoma na wstęgę, żeby po prostu tej wstęgi nie zepsuć. Natomiast obydwie konstrukcje Soundtronicsa są konstrukcjami, które wymagają zasilania fantomowego 48V. Ale tak czy siak uważajcie na Fantoma na wstędze.